Dolina Górnej Wisły, Dolnej Soły i Skawy. Gdzieś między Ochabami a Alwernią, między Skoczowem a Zatorem. Gdy patrzymy na ten obszar z góry, uwagę zwracają nie tylko rzeki, ale także żwirownie, skupiska stawów i rozległy zbiornik Goczałkowicki. Spojrzenie z lotu ptaka nie jest przypadkowe, bo to właśnie ptaki będą jednymi z głównych bohaterów tej opowieści. Pośród ponad 100 gatunków, które wiosną przylatują na Lęgi, kilka zasługuje na szczególną uwagę. To ślepowron, gatunek czapli. Poluje głównie nocą. Odzywa się charakterystycznym głosem przypominającym krakanie. Jeśli zechcemy zobaczyć ślepowrony gdzieś w Polsce, to stawy i żwirownie w pobliżu górnego biegu Wisły, a także ujściowych odcinków Soły i Skawy, dadzą największą szansę powodzenia. Jest najbardziej charakterystycznym gatunkiem dla tego regionu, bowiem gniazduje tam już od XVI wieku. Mamy takie notatki w dawnych księgach opisujących przyrodę południowej Polski. I jest to jedyny rejon w Polsce, gdzie występuje tak licznie. Ponad 95% populacji ślepowrona gniazduje właśnie na obszarze Doliny Górnej Wisły. Ślepowron jest gatunkiem parasolowym, więc chroniąc ślepowrona, chronimy również inne gatunki ptaków, które z nim współwystępują na wyspach, gdzie zakłada kolonie. Są to kaczki, czernice, głowienki oraz często występujące z nim śmieszki, które gniazdują pod gniazdami ślepowrona. W 2019 roku w regionie naliczono ponad 1200 par ślepowronów, chociaż 30 lat wcześniej było ich mniej niż 100. Zapewne ślepowronom sprzyjają dogodne siedliska i bogactwo pokarmu, ale dlaczego tu są aż tak liczne, a w innych częściach Polski lęgną się tylko sporadycznie? To ciągle pozostaje tajemnicą. Rybitwy rzeczne pojawiają się w kwietniu. Miejsc na gniazda wypatrują na żwirowych i piaszczystych łachach. Rybitwa rzeczna jest gatunkiem załącznika pierwszego dyrektywy ptasiej, tak zwanym gatunkiem naturowym, dla którego tworzy się obszary Natura 2000 w całej Unii Europejskiej i jest uznana w Unii Europejskiej za gatunek zagrożony. W Dolinie Górnej Wisły jest to gatunek stosunkowo nieliczny, bo gniazduje tutaj do 200-300 par w zależności od roku, ale Dolina Górnej Wisły ma ogromny potencjał dla tego gatunku. Jest tutaj mnóstwo wysp na stawach i na żwirowniach, gdzie ten gatunek może gniazdować. Zapewne podobnie jak w przypadku ślepowrona, ważną rolę odgrywają również łowiska. Nic dziwnego, przecież hodowlane stawy rybne są rajem dla rybożernej rybitwy.
Jeśli ptaki już się zagnieżdżą, to zagęszczenia w lokalnych koloniach sięgają 3 par na metr kwadratowy. W porównaniu z innymi miejscami to absolutny rekord. Dawne Doliny Rzeczne przypominały krajobraz, jaki dzisiaj znany jest już tylko z niewielu odcinków Bugu, Biebrzy, Doliny Środkowej Wisły. Występowały tam obszary o najwyższej bioróżnorodności, zarówno jeśli chodzi o świat zwierząt, jak i roślin. Krętemu nurtowi rzeki towarzyszyły rozległe połacie lasów łęgowych, zalewiska, zakola, które okresowo podczas wezbrań były zalewane wodą. Taki sam obraz mogliśmy obserwować także i tutaj, w Dolinie Górnej Wisły. Chociaż w tej chwili, patrząc na uregulowane brzegi rzeki, miasta zlokalizowane w jej dolinie, trudno w to uwierzyć. Stawy hodowlane, zbiornik Goczałkowicki oraz stawy po eksploatacji żwiru stanowią dziś namiastkę tego, co kiedyś było tutaj powszechne. Przyjrzyjmy się bliżej tym 3 środowiskom, by poznać związane z nimi bogactwo życia. Żwirownie, jak sama nazwa wskazuje, są miejscem wydobywania żwiru. Uzyskuje się w ten sposób kruszywo wykorzystywane w budownictwie. Często ptaki zamieszkują je jeszcze w czasie eksploatacji. Dla sieweczek, rybitw rzecznych i brodźców piskliwych połacie żwiru stanowią idealne lęgowisko. Miejsce jest atrakcyjne, bo takich plaż i odsypisk próżno dziś szukać nad skanalizowanymi rzekami. Wierzchnią ziemię zbiera się w wielkie kopce. W skarpach drążą nory jaskółki brzegówki. Od niedawna w ich sąsiedztwie zaczęły się pojawiać także kolorowe żołny. Po zakończeniu wydobycia żwirownia jest rekultywowana. Powstałe zbiorniki kształtuje się w ten sposób, by ułatwić powrót natury. Resztę zrobi czas. Najczęściej po 2 sezonach brzegi pokrywa pas szuwaru i wierzbowe zarośla. Często zasiedlają je bączki, najmniejsze z naszych czapli. Thank you.
Jezioro Goczałkowickie to największy zbiornik wodny w regionie. Pełni funkcję przeciwpowodziową. Jest tu także ujęcie wody pitnej dla Śląska. Od czasu budowy w połowie XX wieku natura powraca na brzegi. W wielu miejscach dzisiaj trudno się już zorientować, że to sztuczne jezioro. Przy niskich stanach wody odsłaniają się piaszczyste wyspy, chętnie zasiedlane przez ptaki. W czasie przelotów zbiornik jest także przystankiem dla wędrujących stad. Stawy hodowlane na Śląsku i w zachodniej Małopolsce mają znacznie dłuższą historię niż żwirownie i zbiornik goczałkowicki. Pierwsze powstawały w średniowieczu przy klasztorach zajmujących się gospodarką rolną. Szczególną rolę odegrali cystersi sprowadzeni w XII wieku. Według przekazów część stawów i grobli sypali jeńcy pojmani w czasie wojen z Tatarami. Z XIII wieku pochodzą doniesienia o hodowli ryb w dorzeczach górnej Odry i Wisły, w okolicach Raciborza oraz Oświęcimia i Zatora. Co ciekawe, we wszystkich opisanych miejscach ryby hoduje się do dziś. Przez setki lat stawy mocno wrosły w krajobraz. Ptaki odbywające regularne wędrówki uwzględniają je na trasach swoich przelotów. W związku z tym, że jakby występuje stałość cyklu tych hodowli, bardzo dużo zwierząt przystosowało się w zasadzie do tego cyklu. Chodzi tutaj głównie o ptaki, o płazy, o różne zwierzęta, które w zasadzie pojawiają się wraz z zalaniem stawu albo jeszcze przed zalaniem. Robią gniazda, gniazdują na przykład czajki. Wykorzystują ten jakby zegar, według którego my dalej pracujemy. Tak samo na jesień pojawiają się różne ptaki przelotne. Zaczynają tutaj przebywać, posilać się. Przychodzi na przykład o żurawie, między innymi. Czarne bociany, jakieś dużo, wiele gatunków chronionych, które po prostu zostają tutaj na pewien okres, na tydzień, na dwa. To samo dzieje się wiosną. Później, kiedy zalewamy na przykład przysadki pierwsze i zajmujemy się produkcją materiału zarybiniowego karpia, hodujemy lipcóweczkę, wszystkie w zasadzie żaby z okolic się przenoszą na teren stawów, składają skrzek. Także są to i miejsca rozrodu, i miejsca odpoczynku dla bardzo, bardzo wielu gatunków zwierząt. By zrozumieć, skąd bierze się taka rozmaitość form życia, trzeba wejść w stawowy świat. Już w pierwszej chwili rzuca się w oczy ogromna mozaikowość środowisk. Brzegi otaczają szpalery drzew i zarośli. Potem szeroki pas szuwarów. Przestrzeń trzcinowisk nie jest jednorodna. Rozcinają ją kanały, zatoczki i niewielkie połacie otwartej wody. Taka różnorodność powoduje, że setki gatunków roślin i zwierząt znajdują tu miejsce do życia. Nie brakuje też pożywienia. W ciepłej i żyznej wodzie rozwija się plankton. To wystarczy, by wyżywić larwy owadów. One z kolei przyciągają liczne gatunki płazów i ptaków.
No i przecież są tu ryby, w dodatku w ilościach niedostępnych w żadnym innym środowisku. Każdy znajdzie coś dla siebie, i roślinożercy, i drapieżniki. Pośród mrowia obserwowanych zwierząt i roślin da się wyróżnić takie, dla których stawy stanowią dzisiaj miejsca kluczowe. W dużej mierze są to gatunki związane niegdyś z naturalnymi dolinami dużych rzek. Szczególnie ze starorzeczami i płytkimi zalewiskami pozostającymi po wezbraniach. Wraz z regulacją kolejnych cieków środowiska takie znikają bezpowrotnie. Stołują się tu bieliki. Bywają również wędrowne rybołowy, ptaki, którym w skali Polski zagraża wyginięcie. Istnienia stawów z całym ich przyrodniczym bogactwem i utrzymywania rybackiej gospodarki nie da się rozdzielić. W którym stawie znajdują rybkę, wtedy tam siedzą. Jeżeli jest zalany staw tylko samą wodą, to niestety one się wynoszą. Ekonomiczne realia sprawiły, że w kilku miejscach w Polsce można się o tym przekonać na własne oczy. Tam, gdzie przed laty zaniechano działalności, po stawach nie ma już śladu. Bez pracy rybaków płytkie zbiorniki błyskawicznie zarastają trzciną, potem krzewami, a wreszcie lasem. Gdzieniegdzie o dawnym przeznaczeniu tych miejsc przypominają tylko zniszczone mnichy do napuszczania wody wystające z pomiędzy zarośli. Zniknęły wodne ptaki, ssaki i płazy. Między innymi dzięki temu w czasie tworzenia w Polsce sieci Natura 2000 stawy zostały szczególnie docenione. Sporo z nich spełnia kryteria kwalifikujące zarówno z tytułu unijnej dyrektywy ptasiej, jak i siedliskowej. Mówiąc prościej, na stawach i w ich okolicy występują nie tylko cenne gatunki ptaków, ale także rzadkie ssaki, płazy, owady czy też rośliny, do których Unia Europejska przykłada szczególną wagę.
Tych ludzi na stawach można spotkać, kto wie, czy nie częściej niż rybaków. Dla obserwatorów ptaków duże kompleksy stawów są miejscami kultowymi. Obserwowaliśmy tutaj na przykład barniklę kanadyjską, obserwowaliśmy gęsiówki egipskie, łabędzie czarnodziobe, prawda, na zawołanie. Tutaj mieliśmy całe klucze gęsi. Tu są takie ilości ptaków, że nie wiem nawet o czym mówić. Część miłośników ptaków nie poprzestaje tylko na obserwacjach. Przyrodnicy z Towarzystwa na Rzecz Ziemi i Górnośląskiego Koła Ornitologicznego starają się chronić niezwykłe walory regionu. Bywa, że prace wymagają niezłej krzepy, na przykład wtedy, gdy umacnia się wyspy ślepowronów nadwyrężone przez fale. To jeszcze jedna regionalna specjalność – pływające platformy dla rybitw. Zbudowane na nich gniazda nie są zalewane w czasie wezbrań. Dzięki siatce pisklęta nie spadają do wody, a i drapieżnikom trudniej się do nich dostać. Niestety, każdej jesieni platformy trzeba ściągać na brzeg, by nie zostały zniszczone przez napór kry. Wiosną przychodzi czas naprawy. Jeszcze żwir imitujący naturalną powierzchnię i już można holować, a potem kotwiczyć. Gniazda skupione na platformach dają okazję, by bliżej przyjrzeć się rybitwom. Dzięki obrączkowaniu uzyskano ciekawe informacje na temat długości życia. W pewnej kolonii ponad połowa ptaków miała więcej niż 10 lat, a najstarszy był już po 25 urodzinach. Taki wiek wzbudza podziw, zwłaszcza że rybitwy odbywają co roku jedne z najdalszych wędrówek pośród wszystkich ptaków. Lata obserwacji i badań spowodowały, że ślepowrony i rybitwy rzeczne stały się bliżej znane nie tylko miłośnikom ptaków, ale także rybakom, pracownikom żwirowni i lokalnej społeczności. Nic dziwnego, że kiedy powstał plan dużego projektu chroniącego ptasie siedliska w Dolinie Górnej Wisły, właśnie ten duet stał się twarzą całego przedsięwzięcia. Projekt w ramach europejskiego mechanizmu LIFE przygotowały regionalne dyrekcje ochrony środowiska w Katowicach i w Krakowie przy udziale Towarzystwa na Rzecz Ziemi i Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. I mamy tutaj trzy jaja ślepowrona. W ciągu 4 lat na ochronę ptaków wodno-błotnych w regionie zostanie wydane ponad 4 miliony euro.
jak na realia ochrony przyrody w Polsce, to ogromna kwota. Efekty było widać już w pierwszym roku. Budżet pozwolił zmienić metody badań naukowych. Z ornitologicznych obrączek trudno odczytywać numery. Teraz część z ptaków dostaje także miniaturowe nadajniki wysyłające informacje o tym, gdzie są w danej chwili. Sam moment zakładania nadajników to duży stres, ale pierwsze odczyty pokazały, że wszystkie osobniki szybko powracały do normalnych zajęć. Już dziś wiadomo, że uzyskane dane pomogą w lepszej ochronie gatunku. No dobrze. Agresor taki. No, nie strasznie. Tak, ja nie puszczę. Nie. Dzisiaj już nie dam rady. Dzięki nadajnikom zakładanym dorosłym i młodym ptakom wiemy, gdzie one żerują, gdzie dorosłe ptaki zdobywają pokarm dla piskąt w gniazdach, a gdzie młode ptaki, które wylatują z kolonii, też szukają pokarmu już na własną rękę, może na własny dziób raczej. I zaskakujące jest to, że są to małe cieki, gdzieś niekoniecznie w pobliżu stawów, oczka wodne, często w pobliżu zabudowań. To, czego nie spodziewaliśmy się, sądziliśmy, że będą żerować przede wszystkim na dużych stawach hodowlanych. Tak jednak się nie stało, także wiemy dużo więcej o ślepowronie dzięki nowoczesnym technikom niż dotąd wiedzieliśmy. Czekamy z niecierpliwością na ten moment, kiedy ślepowrony podejmą wędrówkę. Będzie to w październiku, czy może nawet później. Ruszą na południe Europy i później być może dolecą aż do równikowej Afryki, gdzie według literatury my wiemy, że spędzają zimę. Dotąd nie mamy twardych dowodów, w którym rejonie dokładnie. Nadajniki z dokładną lokalizacją nam to pokażą. No i wreszcie najważniejsze, tworzenie oraz umacnianie wysp dla rybitw i ślepowronów. Na zbiorniku goczałkowickim często zdarzają się warunki porównywalne z morskim sztormem. Budowa konstrukcji, która to przetrwa, będzie inżynierskim popisem. Tam jest dużo płycej niż tutaj, jaka wtedy tam jest fala. Tam może być fala i 1,5 metra. I stąd te larseny, stąd te kamienie, stąd te trzcinowiska, żeby zrekompensować. Taka normalna wyspa by była, nie wiem, jakichś gabionów, czy to by nie przetrwała jednego sezonu. Tu jest 0,5-metrowa warstwa lodu. Jak przy roztopach się podnosi poziom wody w zbiorniku, to uniesie te wszystkie budowle gabionowe, bo lód ma nieprawdopodobną siłę wyporu i później nam to tu przepcha na środek jeziora. Nieco łatwiej będzie na żwirowniach, ale i tu fale oraz kra są znacznym utrudnieniem. Stawy. Kolejne wyzwanie. Trzeba przekonać właścicieli, by zgodzili się na tworzenie siedlisk dla ptaków wyjadających im ryby. Oprócz remontu wysp, które są ostoją ptactwa na tym obiekcie, w ramach projektu remontowane będą również groble stawowe. Czyli niejako staw zostanie wzmocniony, żeby te wyspy w ogóle istniały. Także myślę, że jest to obopólna korzyść i z tego względu widzę pozytywy. To nie jest tylko pomoc właścicielom gospodarstw rybackich, żeby oni mogli tam prowadzić gospodarkę rybacką, tylko te groble są istotne dla ptaków, a przede wszystkim dla zabezpieczenia ich siedlisk, bo ich siedliskiem jest wyspa otoczona wodą i jeżeli nie wyremontujemy grobli, to ta woda będzie uciekać. Łatwo mogą przyjść drapieżniki i wtedy ptaki tam nie zasiedlają. Dlatego tak ważna jest współpraca z wszystkimi zarządcami i dzięki ich zgodzie możemy w ogóle te działania realizować. Gdyby oni się nie zgodzili, no to ten projekt by w tym momencie nie miał sensu, nie mógłby zaistnieć. Jak
Jesień pierwszego roku projektu. Październikowe i listopadowe odłowy to żniwa na stawach. Ryby są przenoszone ze zbiorników hodowlanych do magazynów. Ślepowrony i rybitwy opuściły swoje wyspy. Odleciały na południe. Rybitwy rzeczne odbywają jedną z najdłuższych wędrówek w świecie ptaków. W styczniu dotrą do południowych krańców Afryki. Nadajniki dokładnie śledzą podróż ślepowronów. Pod koniec października niektóre osobniki były już na południe od Sahary. Kto wie, może w przyszłym roku powracające ptaki znajdą już miejsca do lęgów na zupełnie nowych wyspach.